Maciej Ryszczuk odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne Igi Świątek. Maćku, rozpocznijmy od pierwszego meczu. Było trochę emocji, ale Iga wykazała wielki charakter, a ty patrzysz pod kątem przygotowania. Nie tylko serce do walki, ale silne nogi, silne ręce. Tak, no na pewno ten pierwszy mecz taki można nazwać, że lekko zardzewiała była. No wiadomo, inne warunki troszeczkę niż w poprzednich meczach w United Cup i później tam na pokazówce w Abu Zabi, więc te pierwsze koty za płoty. Fizycznie na razie nie mam na co narzekać absolutnie, więc Iga musi jakby się wgrać jeszcze bardziej, troszeczkę rozbiegać i wszystko będzie dobrze. Oczywiście są trudne warunki, jak w Rzymie, kiedy są mecze późno, kiedy pada deszcz, tak było w ubiegłym roku, ale tutaj to słońce jest też takim często przeciwnikiem. Jak ja patrzę, jak Iga trenuje w słońcu, czy Hubert, na co trzeba właśnie uważać, na co ty zwracasz uwagę, co podpowiadasz, gdy jest takie słońce, takie warunki? Tak naprawdę trzeba ograniczać tą ekspozycję na słońce, tak jak jeżeli są przerwy, to uciekać sobie do cienia, nawadniać się, uzupełniać minerały i elektrolity i uzupełniać energię, tak, czyli popijać sobie jakieś tam napoje izotoniczne z węglowodanami, tego typu rzeczy, czyli żywienie przede wszystkim i jak najmniejsza ekspozycja. Z czego jesteś najbardziej zadowolony, bo oczywiście Iga pracowała i nad serwisem i różne elementy takie, żeby grę przyspieszyć, prowadza Tomek, a ty z czego jesteś najbardziej zadowolony z tej waszej pracy, którą wykonaliście? Wydaje mi się, że ten poziom taki optymalny, średni, jesteśmy jeszcze troszeczkę wyżej, czyli nie mówię tutaj o takim piku, tylko ogólny, średni poziom jest oczko wyżej niż byliśmy do tej pory, więc mam nadzieję, że to się utrzyma i pokaże to przez cały sezon.